Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w dorocznym filmie, w którym będziemy wspominać wszystkich artystów, znane osoby z naszego kraju, które odeszły na przestrzeni ostatniego roku. W tym okresie wspominamy swoich bliskich, których niestety nie ma już wśród nas, a wiem, że dla wielu z Was również artyści i osoby znane były osobami bliskimi za sprawą swojej pracy. Jeżeli więc chcecie ich wspomnieć w tym okresie, serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Roman Załuski, polski reżyser i scenarzysta filmowy. Wyreżyserował wiele kultowych komedii, jak na przykład Kogel Mogel, Galimatias, czyli Kogel Mogel 2, Och Karol czy Komedia Małżeńska. Miał 85 lat, zmarł 29 listopada 2022 roku w Warszawie. Józef Skwark, aktor. Choć miał na swoim koncie mnóstwo ról w serialach i w teatrze, największą rozpoznawalność zapewniła mu jego pierwsza i jedyna filmowa kreacja aktorska w Szatanie z siódmej klasy. W ostatnich latach epizodycznie występował w serialach Wojenne dziewczyny, Na sygnale, Belle Époque, Pierwsza miłość. Zmarł 25 listopada w wieku 84 lat. Marcin Kudełka, aktor dubbingowy, znany m.in. z użyczenia głosu Johnemu Bravo. Miał 59 lat, zmarł 24 listopada. Jerzy Połomski, polski piosenkarz, artysta estradowy, aktor. Znany z takich utworów jak Bo z dziewczynami, Cała sala śpiewa z nami, czy Nie zapomnisz nigdy. Jeden z najpopularniejszych artystów estradowych w Polsce miał 89 lat. Odcinek o panu Jerzym znajdziecie w karcie. Andrzej Szopa, polski aktor, znany z występów w serialach M jak Miłość, Plebania czy Pierwsza Miłość. Miał 70 lat. Odcinek o nim również znajdziecie w karcie. Emilian Kamiński, aktor, również dyrektor i założyciel Stołecznego Teatru Kamienica, a także reżyser. Emilian Kamiński miał w swoim dorobku ponad setkę ról teatralnych, filmowych czy musicalowych. Popularność przyniosła mu rola malarza w ekranizacji powieści Szaleństwa Panny Ewy. Dużą sympatię zdobył w filmach Jacka Bromskiego. U Pana Boga w ogródku, U Pana Boga za miedzą. Do ostatnich dni życia pracował na planie filmu U Pana Boga w Królowym Moście. Użyczył swojego głosu Pumbie w Królu Lwie. Miał 70 lat, zmarł po ciężkiej chorobie 26 grudnia 2022 roku, a odcinek o panu Emilianie również znajdziecie w karcie. Anna Lutosławska, polska aktorka, zmarła w poniedziałek 19 grudnia w wieku 94 lat. Przez wiele lat występowała w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego i Teatrze Ludowym w Krakowie. Grała także w serialach Klan, Lekarze czy Barwy Szczęścia. Jan Nowicki zmarł 7 grudnia. Był to polski aktor, pisarz, poeta. Aktorski dorobek Jana Nowickiego jest niezwykle bogaty, bo obejmuje ponad 200 produkcji filmowych, a także spektakli telewizyjnych. Najbardziej znane role to chociażby rola w Wielkim Szu, Sztosie, Sanatorium pod Klepsydrą. Prowadził także bujne życie prywatne. Zrezygnował z aktorstwa przez problemy ze zdrowiem. Zmarł w swoim domu. Miał 83 lata. Odcinek na temat pana Jana również znajdziecie w karcie. 27 stycznia 2023 roku zmarł Zbigniew Wika Wróblewski. Były gitarzysta i współzałożyciel zespołu Wader, a także gitarzysta Raksas. Miał 60 lat. Barbara Radecka to polska aktorka znana z takich produkcji jak Na wspólnej czy Przyjaciółki. Zmarła 21 stycznia. O jej śmierci poinformowali najbliżsi. Odeszła w spokoju w domu u boku swojego męża, mojego dziadka Janusza, z którym spędziła 63 lata, napisał jej wnuk. Jerzy Garniewicz. Był muzykiem i piosenkarzem związanym z kabaretem Tej. Pod koniec lat 80. zaczął organizować imprezy kresowe. Zmarł 14 stycznia 2023 roku w wieku 83 lat. Leonard Pietraszak, polski aktor, teatralny i filmowy, miał 86 lat. Zmarł 1 lutego.
Popularność i sławę zdobył dzięki wybitnym rolom teatralnym, a także filmowym. W 40-latku, serialu Czarne Chmury, w karierze Nikodema Dyzmy czy w Wabanku i Wabanku 2. Zagrał w produkcjach Jak rozpętałem II wojnę światową, Perła w koronie, Rodzina Połanieckich, Królowa Bona, Trójkąt Bermudzki, Złoto dezerterów czy Listy do M. Odcinek o panu Leonardzie znajdziecie w karcie. 7 lutego zmarł Leszek Pniaczek. Telewidzowie mogli go znać z cyklu Spotkanie z balladą i z Klanu. Miał 59 lat. Tego samego dnia w wieku 60 lat zmarł aktor teatralny i filmowy Wojciech Walasik. Poinformowała o tym Akademia Muzyczna w Łodzi, której artysta był wykładowcą. Znany był z seriali Klan, Ojciec Mateusz czy Plebania. Mateusz Murański, polski aktor, freakfighter, zawodnik mieszanych sztuk walki. Były zawodnik Federacji Fame MMA i High League, miał 29 lat, zmarł 8 lutego. Próbował swoich sił w aktorstwie. Karierę zaczął od serialu Lombard – Życie pod zastaw, a później zagrał nawet w nominowanym do Oscara filmie Jerzego Skolimowskiego Io. Grzegorz Skrzecz. Polski bokser, medalista Mistrzostw Świata i aktor, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, zmarł w wieku 65 lat 15 lutego 2023 roku. Elżbieta Żakowicz, zmarła 7 marca, była polską piosenkarką, członkinią zespołu Wiślane 69, a także zespołów Biała Gwiazda, Ametysty, Czarne Koty czy Szwagry. Dominik Kuta, polski gitarzysta, multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor, członek zespołów Czerwone Gitary, Grupa Dominika czy Bractwo Kurkowe. Zmarł 8 marca. Informację o śmierci potwierdziła w rozmowie z papie jego była żona Laura Łącz. Janusz Weiss, polski dziennikarz, artysta kabaretowy, zmarł 10 marca. O jego śmierci poinformował syn, przekazało Radio Z. Weiss był jego współzałożycielem, a także prowadził w nim przez wiele lat popularne audycje, m.in. Dzwonię do pani, pana w bardzo nietypowej sprawie. W wieku 66 lat zmarł Mirosław Kowalczyk, poinformował 17 marca portal e-teatr. Aktor występował na deskach warszawskich teatrów, a widzowie znają go z seriali Na wspólnej, Klan czy Barwy Szczęścia. Piotr Wysocki, polski aktor, zmarł w wieku 86 lat. Znany był z roli w filmie Popioły Andrzeja Wajdy, a także seriali Kariera Nikodema Dyzmy i Czterej Pancerni i Pies. Piotr Wysocki zginął 26 marca w pożarze drewnianego domu, który wynajmował. Asia Łamtiugina, polska aktorka, zmarła 31 marca. Związana była z szeroko rozumianą kulturą. Nie tylko działała w filmie, ale także pisała i malowała. Nie była aktorką pierwszego planu, ale zagrała sporo ról w kultowych produkcjach. Pojawiła się w filmach Życie za życie, Maksymilian Kolbe, Sztos, Pan Tadeusz czy Chłopaki nie płaczą. Grała w serialach Czterej Pancerni i Pies czy M jak Miłość. Informacje o śmierci przekazał syn Olaf Lubaszenko. Aktor pożegnał mamę na Instagramie. Miała ona 82 lata. Jerzy Kuczera, polski aktor, zmarł 1 kwietnia. Był znany m.in. z seriali Kryminalni czy Pierwsza Miłość. Bogdan Gorbaczyński. Był gitarzystą i basistą, który występował z grupami Fer czy Trubadurzy. Współpracował z Krzysztofem Krawczykiem. Zmarł 3 kwietnia. Miał 76 lat. Paweł Smoleński, polski dziennikarz, reporter, pisarz. W Gazecie Wyborczej pracował od pierwszego numeru. Ważnych i wybitnych tekstów, które napisał, nie sposób zliczyć. Zmarł 2 maja, miał 63 lata. Grupa Dżem przekazała informację o śmierci Aleksandra Wojtasiaka, który był pierwszym perkusistą legendarnej śląskiej formacji. Muzyk również zmarł 13 maja. Kacper Tekieli, polski wspinacz, mąż Justyny Kowalczyk, zginął w Alpach 17 maja. Miał niespełna 39 lat. Bronisław Surmiak,
Polski aktor, znany z seriali Lokatorzy czy Graczykowie, miał 89 lat. Artysta odszedł w poniedziałek, 22 maja. Maciej Kujawski. Polski aktor przez lata użyczał głosu Kubusiowi Puchatkowi. Poza grą w teatrze występował także w serialach Lokatorzy, Klan czy Na Wspólnej. O śmierci poinformował Teatr Kwadrat, z którym aktor związany był od 1986 roku. Miał 70 lat i zmarł w nocy z 24 na 25 maja. Krzysztof Olesiński, polski basista rockowy, a także członek zespołu Manam, zmarł 18 czerwca. Hanna Zembrzuska, aktorka i wdowa po Janie Kobuszewskim. O jej śmierci poinformował Teatr Nowy, z którym przez wiele lat była związana. Wystąpiła w kilku filmach. Debiutowała w epizodycznej roli w Godzinach Nadziei. Zagrała też w filmach Warszawska Syrena, Wolne Miasto, Wyrok, Dotknięcie Nocy czy W Niebo Wstąpienie. Zmarła 16 czerwca. Jakub Ulewicz, aktor znany z drugoplanowych ról w serialach M jak Miłość, Barwy Szczęścia. Miał 56 lat. Informacje o jego śmierci podał Teatr Polski w Bydgoszczy. Jego mama, Krystyna Rutkowska-Ulewicz, była kojarzona z kultowego serialu Niania. Mężczyzna odszedł 27 czerwca. Adam Drąg, polski pieśniarz, autor, kompozytor, działacz NSZZ Solidarność, autor pieśni Ołoniny Niebieskie, zmarł 3 lipca. Miriam Aleksandrowicz, polska aktorka głosowa oraz reżyser dubbingu, zmarła 5 lipca. Mirosław Chachulski, polski wokalista, gitarzysta, autor muzyki i tekstów, zmarł 11 lipca. Rafał Górecki, Rafgor, polski youtuber i influencer. W chwili śmierci 18 lipca miał 35 lat. O jego śmierci poinformował brat, Marcin. Rafał Górecki od lat walczył z zaburzeniami psychicznymi. Na ten temat często wypowiadał się w swoich filmach, edukował i głośno mówił o tym problemie. Jan Greber. Aktor miał 83 lata. Był mężem Marzeny Trybały, którą doskonale znali fani Barw Szczęścia. Zmarł w środę, 16 sierpnia, w szpitalu w Międzylesiu. Irena Woźniacka, polska piosenkarka. W okresie PRL gwiazda festiwalu piosenki żołnierskiej w Kołobrzegu. Miała 78 lat. Zmarła 22 sierpnia. Leszek Domalewski, polski gitarzysta basowy, członek zespołu Kasa Chorych. Miał 74 lata. Andrzej Precix, zmarł w sobotę 26 sierpnia. Aktor znany był z roli w M jak Miłość. Popularność przyniosły mu także role w Nadniemnem i Grach Ulicznych, a także Klanie i Czasie Honoru. Miał 74 lata. Cezary Kusyk, aktor teatralny, teatru telewizji. W dorobku miał role w filmach Beata, Sekret, Wielki Układ, Pora Zmroku, Farba oraz serialach Na Kłopoty, Bednarski, Świat Według Kiepskich, Sąsiedzi. Ostatnią rolę zagrał w 2018 roku w pierwszym sezonie serialu Roist. Miał 87 lat. Paweł Sanakiewicz, aktor, zmarł 8 września. Był związany z Teatrem Bagatela, mistrz dubbingu. Miał 68 lat. Zdzisław Zaczyk, śpiewak. Od 8 lat mieszkał z żoną w domu artystów weteranów w Skolimowie. Zmarł w wieku 97 lat, 1 września. Małgorzata Daniszewska, polska dziennikarka, żona Jerzego Urbana. Zmarła dokładnie rok po swoim mężu, 3 października, mimo że była od niego o 20 lat młodsza. Miała 68 lat. Janusz Grudziński, polski klawiszowiec i gitarzysta rockowy, członek zespołu Kult, zmarł 2 października w wieku 61 lat. W piątek, 13 października, zmarł w wieku 72 lat dziennikarz Maciej Trojanowski. O jego śmierci poinformował w środę w mediach społecznościowych jego przyjaciel Maciej Znajdek-Znaniewski. Trojanowski prowadził m.in. program Nie do wiary na antenie TVN,
który przez wiele lat cieszył się niesłabnącą popularnością i opowiadał o zjawiskach paranormalnych pojawiających się na świecie. Wojciech Korda zmarł 21 października 2023 roku. Legenda sceny, muzyk znany m.in. z niebiesko-czarnych, zmarł w wieku 79 lat. Przeszedł kilka udarów mózgu. Zbierano też pieniądze na jego leczenie. Prywatnie Korda był mężem Ady Rusowicz, z którą doczekał się syna Bartłomieja i córki Anny, także piosenkarki. Odcinek o panu Wojciechu pojawił się niedawno na moim kanale. To wszystkie osoby, o których wspomnienie przygotowałam dla Was. Jeśli kogoś tutaj zabrakło, pamiętajcie, że mówiłam o polskich artystach, to oczywiście napiszcie w komentarzu. W karcie znajdziecie odcinki z poprzednich lat, które zrobiłam. Być może osoba, której Wam tutaj brakuje, zmarła nieco wcześniej. Liczę oczywiście na Wasze ciepłe komentarze na temat tych, których nie ma już wśród nas i dziękuję za to, że dzisiaj byliście ze mną. Do zobaczenia.